Nazywam się Ewa Rycombel. Przygotowałam dla Państwa prezentację na temat zdalnego nauczania w okresie pandemii i o tym, w jaki sposób próbowałam usprawnić swoją organizację terapii logopedycznej. Chcę się z Państwem podzielić swoimi wnioskami i przemyśleniami. Pan Jacek zaczął tu mnie troszeczkę przedstawiać, natomiast jeszcze tak szybciutko. Jestem nauczycielem nauczania początkowego i logopedą. Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 19 na warszawskim Ursynowie. Tam też jestem koordynatorem logopedycznej sieci współpracy i samodoskonalenia. Pracuję również w publicznym przedszkolu Biznem Jasińskiego i jestem, tak jak pan Jacek już mówił, prowajderem metody Neuroflow ATS w Centrum Leczenia Wad Rozwoju Formet w Starych Babicach. Oprócz tego udało mi się napisać dwie książeczki do terapii logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a mianowicie Szop, Pracz i Przyjaciele do terapii głos Kirsch i Żabka, Rzepotka i jej drużyna, wydane przez Harmonię. Obydwie książeczki, ta druga o żabce do terapii głos Kirsch. I teraz staram się propagować wiedzę logopedyczną podczas szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także na warsztatach dla rodziców. Oprócz tego jestem członkiem zarządu w Polskim Związku Logopedów w oddziale mazowieckim. Także tyle o mnie, natomiast teraz chciałabym Państwu opowiedzieć no właśnie o tym, o moich doświadczeniach ze zdalnym nauczaniem, jak to wyglądało. W okresie marca, od marca do czerwca, wiadomo, że był pełen lockdown, opieką logopedyczną objęte były dzieci z poradni. U nas w poradni jest tak, że mamy wizyty wyznaczone na dużo czasu do przodu, tak? Czyli na około półtora miesiąca do przodu. No i trzeba było te wizyty realizować. Były to wizyty zarówno diagnostyczne, jak i wizyty terapeutyczne, czyli kontynuacja terapii. Opieką logopedyczną również miałam objęte dzieci z przedszkola, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z opiniami, z orzeczeniami. Jak to wyglądało w moim przypadku? Na początku ja miałam bardzo dużą obawę przed prowadzeniem zajęć na żywo i ze względów emocjonalnych, ale również ze względów takich, że po prostu nie czułam się kompetentna w prowadzeniu tego typu zajęć. Nie miałam zasobów ani technicznych, ani sprzętowych, żeby podołać temu zajęciu, temu wyzwaniu. W związku z tym na początku przesyłałam linki rodzicom dzieci, przesyłałam linki nauczycielkom, które przesyłały je następnie dalej. W okresie lockdownu obowiązywało również pisanie sprawozdań z pracy zdalnej w postaci cotygodniowych raportów i w jednej, i w drugiej pracy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ będę chciała Państwu też powiedzieć, jak to się zmieniło i no właśnie w porównaniu do tego pierwszego lockdownu, a jak jest to teraz. Jak próbowałam sobie radzić? No, doszłam do wniosku, że muszę bardzo szybko, koniecznie nauczyć się funkcjonalności wielu programów po to, by te swoje kompetencje jednak techniczno-informatyczne zwiększyć, no, żeby podołać tym zadaniom, które nagle zostały przede mną postawione. Postanowiłam rzucić się w wir szkoleń, konferencji, webinarów, poszukiwałam materiałów, no bo to zdalne nauczanie trzeba było prowadzić i miało być ono na właściwym poziomie. Co pomagało mi w tym zdalnym nauczaniu? Zrozumienie tego, że wszyscy mamy takie same problemy i wszyscy się uczymy tej nowej funkcjonalności, tych nowych umiejętności. I mam tu na myśli zarówno terapeutów, jak i rodziców. Uważam, że bardzo ważne było to, aby w swojej głowie poprzestawiać pewne priorytety, że zajęcia nie muszą być doskonałe w każdym calu, że my musimy być tutaj elastyczni, ponieważ tak jak już powiedziałam, wszyscy się uczymy, się na nowo. I ta elastyczność w moim przypadku przejawiała się w tym, że jeżeli nie uda mi się zrobić czegoś dzisiaj, to zrobię to jutro z rodzicem. Jeżeli dziecko nie będzie chciało współpracować, no to może będzie współpracować za 15 minut, bo już będzie miało wtedy na przykład lepszy humor. Oprócz tego to, o czym wszyscy prelegenci przede mną mówili, o tym, że jak ważna była obecność rodziców podczas zajęć online, ja
jako to zaplecze i wsparcie techniczne dla dziecka, ale również jako taka osoba właśnie uczestnicząca, bo niejednokrotnie w zajęciach takich stacjonarnych rodzice nie wchodzą do gabinetu, wchodzą dopiero po instruktaż po zajęciach logopedycznych, natomiast tutaj oni byli, oni towarzyszyli dziecku i niejednokrotnie okazywało się, że dopiero teraz poznają te problemy dziecka w jakiejś takiej, w całym spektrum, tak? Widzą całe spektrum tego problemu. Oprócz tego, co pomagało, no oczywiście sprawność w posługiwaniu się tymi aplikacjami, które wykorzystywałam. Zdalne nauczanie, napisałam tutaj odsłona druga. Dlaczego? Ponieważ mam wrażenie, ponieważ tak, poradnie psychologiczno-pedagogiczne pracują cały czas, nie są zamykane, nie są odgórnie przez MEN zamknięte, szkoły pracują zdalnie, przedszkola nie pracują zdalnie, natomiast ja jestem teraz w takim momencie, że moje przedszkole jest na zdalnym, tak zwanym zdalnym nauczaniu, no ponieważ jest zbyt mało kadry, żeby obsłużyć tak duże przedszkole. I w związku z tym jest we mnie taki większy spokój w porównaniu z tym pierwszym lockdownem, z tym pierwszym zamknięciem instytucji, ponieważ lepiej znam już te aplikacje, wiem już, w co warto zainwestować czas, swoje zainteresowanie, ukierunkowałam już na te, które bardzo mi się podobają i mi się sprawdzają i będę chciała to Państwu tak szybciutko pokazać. Tak jak wspominałam, zmieniłam sposób dokumentowania tych materiałów, które zostały przesłane poszczególnych dzieciom. Mam wrażenie, mało tego, mam pewność, że są one teraz uporządkowane, przejrzyste, nie panuje w nich chaos, też będę chciała Państwu to pokazać, jak to robię. Warunki do pracy w domu. Bardzo ważne miejsce do pracy, ponieważ to praca przyszła do mojego domu, musiałam znaleźć dla niej miejsce. Mało tego, ja dzisiaj Państwa również zaprosiłam do swojego domu, chociaż jest nas tak wiele osób, jednak wszyscy się na szczęście zmieściliśmy i dzieci tak samo podczas tej terapii online, takiej z włączoną kamerą, z mikrofonem, zapraszaliśmy do siebie do domu. To jest też tak, że mnie na studiach logopedycznych i na studiach pedagogicznych uczono, że nauczyciel powinien mieć taką umiejętność jak aktor, nie wchodzenia w rolę, którą gra, umieć się od tej roli jakby odseparować, bo to jest tylko praca. Tak samo nauczyciel powinien swoje problemy domowe, troski zostawić w domu, a do pracy przyjść z czystą głową. Natomiast teraz, tak jak powiedziałam, praca przyszła do domu, no i czasami było to trudne. W związku z tym na to, jak nam się pracowało, no rzutowała też atmosfera w domu, tak? Bo wiadomo, domownicy, ja rodzinę mam pięcioosobową, więc córki na studiach miały swoje zajęcia, mąż home office, ja ze swoją pracą, syn z zdalnym nauczaniem, w związku z tym każdy z nas musiał znaleźć w mieszkaniu swoją przestrzeń, żeby w sposób komfortowy, na tyle na ile się udało, no to z tego zdalnego nauczania, że tak powiem, doświadczać, bądź je organizować. A oprócz tego oczywiście trzeba było ugotować obiad, posprzątać, no i takie wykonywać takie zwykłe po prostu czynności, które wykonuje każdy z nas w domu na co dzień. Ważne bardzo właśnie ten taki organizacyjny warunek, dostęp do stabilnego internetu. Niejednokrotnie zdarzało mi się i troszkę mam obawę, bo już dwukrotnie mi się też przed chwilką zdarzyło, że tutaj mój internet zasięg był słabł. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, ale gdyby, to nie wiem, czy mają Państwo świadomość, że jeżeli wszyscy jesteśmy, jeżeli mają Państwo smartfony, to można sobie w ten sposób poradzić szybciutko, tylko pokażę, jak można właśnie sobie z tym poradzić. Wchodzimy w ustawienia, sieć i internet, tutaj szukamy takiego hasła hotspot, następnie Bluetooth, tak, tutaj udostępnianie w tym takiej podzakładce, trzeba przesunąć, oczywiście każdy telefon ma prawdopodobnie
inne te zakładki, ale mniej więcej trzeba szukać tego hasła hotspot i dawać sobie wtedy radę. Ja byłam zmuszona podczas jednej z rad pedagogicznych właśnie posiłkować się telefonem jako, tak powiem, tym generatorem internetu. Działający komputer, to też jest niesamowicie ważne. Jestem szczęśliwą posiadaczką dwóch komputerów, natomiast stacjonarny nie mogłam z niego skorzystać, ponieważ no mąż, tak jak już wspomniałam, miał home office i komputer korzystał z monitora, więc ja miałam komputer bez monitora. Natomiast okazało się, że mam bardzo starutkiego laptopa, który wydawał mi się, że nada się na te wszystkie moje działania. Natomiast, że tak powiem, w sposób radosny przekonałam się o tym, że się jednak nie nadaje, podczas jednego z połączeń właśnie w ramach sieci współpracy i samodokształcenia, samodoskonalenia logopedów, kiedy okazało się, że koleżanki ani mnie nie słyszą, ani mnie nie widzą, okazało się, że po prostu komputer nie ma ani kamerki, ani komputera. Dlatego ważne akcesoria, kamera, mikrofon i słuchawki, one również w okresie zdalnego nauczania były no, nie do przecenienia. Tak jak powiedziałam, telefon nie tylko jako urządzenie backupowe do internetu, ale jako urządzenie do kontaktu z rodzicami. No i odpowiednie oprogramowanie. Ja powiem Państwu, że szkoły, mam wrażenie, i nie mówię tego, żeby tu oceniać, czy mówić, kto miał lepiej, kto miał gorzej, natomiast mam wrażenie i miałam też takie informacje od koleżanek logopedek pracujących w szkole, że one miały jednak przez gminy czy przez dyrektorów zapewnione oprogramowanie w postaci Microsoft Office 365. Poza tym i właśnie mogli nauczyciele i przez to też logopedki działać na tym programie, na tym oprogramowaniu. Natomiast też miałam sygnały, że przez Librusa nauczyciele dużo mogli zrobić. Mam na myśli tutaj głównie kontakty między sobą, tak? Jakaś poczta, coś w tym stylu. Natomiast ja miałam pocztę służbową i korzystałam z niej, tak, także. Gdzie szukałam materiałów? Okazało się, bo w terapii takiej nie online'owej, tylko w realu tak zwanym, każdy z nas dysponuje jakimiś zasobami, pomocami, tak zwanymi rzeczowymi, które dziecko może dotknąć, przesunąć, podnieść. No i każdy logopeda przeważnie jest takim zbieraczem różnego rodzaju rzeczy, które się przydadzą, tak zwane przyda się. I okazało się, że nadszedł ich czas. Zaraz Państwu pokażę, co mam na myśli. Korzystałam również z internetu, między innymi tutaj natrafiłam na wersje demonstracyjne programu Mam Talent, mTalent. Szukałam wsparcia na Facebooku, szukałam wsparcia i materiałów u koleżanek logopedek, które nie ukrywam, bardzo chętnie dzieliły się nimi. W Pinterestie, w Printotece i w eTwinningu. I teraz chciałabym pokrótce omówić właśnie te wszystkie źródła wsparcia. Tak jak powiedziałam, własne zasoby i gotowe pomoce, tak zwane przyda się. Zbieranie wszelkiego rodzaju stempelków w akcjach organizowanych przez sklepy sieciowe, czy zbieranie pluszaków, czy wynoszenie jakichś razem z napojami z kina figurek, czy koralików, czy z jajek z niespodzianką, właśnie takich ludzików i różnego rodzaju gadżetów, no to okazało się, że jest bardzo przydatne. Na online'ach można było bardzo fajnie organizować dzieciom zajęcia w ten sposób, że chowałam rzeczy do worka, na marginesie do woreczka po ryżu, takiego jutowego, i powolutku wyciągałam jakieś zabawki, pokazując na przykład nosek myszki albo łapkę. Dziecko miało zgadywać, co to było. Bardzo ładnie to przyciągało uwagę dziecka, a jednocześnie było atrakcyjne w formie. No, trzeba było zadbać tylko o to, żeby rzeczywiście w kamerze dana rzecz była bardzo dobrze widoczna.
i żeby było odgadnąć. Poza tym, tak jak wspomniałam, no miałam gotowe karty. Tu między innymi te karty wykorzystywałam wówczas, kiedy widziałam, że dziecku już jakby koncentracja siada i wówczas podnosiłam je od komputera. I albo dla młodszych dzieci wykorzystywałam karty, gdzie trzeba było tylko dłońmi, palcami coś pokazać, więc tutaj wchodzi w grę oczywiście naśladownictwo, ręka prawa, lewa. Dzieci pokazywały mi taki układ na rączce, jaki był przedstawiony na karcie, czyli do kamery kierowały rączkę w ten sposób, żebym ja widziała tak, jak ona wygląda na karcie. Albo, tak jak powiedziałam, podrywały się dzieci od komputera i trzeba było takie sztuczki robić na stojąco. Ja tutaj dla Państwa będę miała w Pinterestie link i te karty będą Państwo, jeżeli będziecie mieli tylko ochotę, sobie wydrukować, bo są naprawdę bardzo atrakcyjne. Zresztą ja je za chwileczkę pokażę w większej ilości. Tak jak powiedziałam, w internecie natrafiłam na Mam Talent, na wersje demonstracyjne i tak jak tutaj któryś z moich przedmówców mówił, nie wiem czy nie pan Jakub, że właśnie można było z tych linków korzystać, mało tego, ja te linki również przesyłałam rodzicom, było to bardzo pomocne, było to wygodne również, tak, i korzystałam, jestem logopedą, ale nie korzystałam z zajęć logopedycznych, tylko korzystałam z czytania, bo akurat z sylabami, bo akurat miałam chłopca z dużymi potrzebami właśnie tutaj w tym zakresie i korzystałam również z percepcji słuchowej. Natomiast powiem Państwu, że ostatnio, no jakby zachęcona tymi wszystkimi wersjami demonstracyjnymi, udało się pozyskać w przedszkolu fundusze na to, żeby zakupić właśnie programy Mam Talent. I ja osobiście zainwestowałam obecnie w taki pakiet, który kupiłam w sklepie Arante. I jest on naprawdę w bardzo promocyjnej cenie, natomiast rozmawiałam tutaj z panem sprzedawcą, który powiedział, że jeżeli Państwo byście chcieli taki pakiet nabyć, to na hasło konferencja dostaniecie jeszcze dodatkowy upust od tej ceny, która jest na stronie. Także jeżeli ktoś by mógł, to zachęcam, bo naprawdę warto. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, wsparciem dla mnie był Facebook i tutaj no po prostu nieoceniona Ola Rosińska, która prowadzi blog Logopeda Przedszkolny i człowiek o wielkiej wiedzy i wielkim sercu. Dlaczego? Ponieważ była to moja pierwsza, że tak powiem, moje pierwsze koło ratunkowe, kiedy zupełnie nie wiedziałam, jak sobie poradzić z tym nauczaniem zdalnym. Ona udostępniała na swoim Facebooku bezpłatne materiały. I jedynym warunkiem, jaki Ola stawiała, było uszanowanie praw autorskich, czyli żeby nie podpisywać się, że to ja zrobiłam, tylko powiedzieć, te materiały zrobiła pani Ola i można było je udostępniać zarówno rodzicom, jak i dzieciakom podczas zdalnego nauczania. Chciałam pokazać też tutaj, bo za chwileczkę będę o tym mówić, jaki długi jest link, ale dzięki mojej córce, która jak zobaczyła taki link, powiedziała: mamo, no proszę cię, takich linków się nie przesyła. I nauczyłam się, że jest aplikacja tiny.pl, tych aplikacji jest więcej, ale ja korzystam z tej i z takiego długiego linku, link skrócił się do takiego zaledwie króciutkiego. Natomiast chciałam pokazać Państwu i też Państwo dostaniecie razem z certyfikatami, tak jestem umówiona z panem Jackiem, te wszystkie linki, żeby można było sobie te materiały obejrzeć, ewentualnie pobrać. I teraz momencik, ja bym chciała tutaj otworzyć i pokazać właśnie te wszystkie bezpłatne, zebrane w jednym miejscu materiały, które przygotowała pani Ola. O, tu są wszystkie te materiały do pobrania i naprawdę ja bardzo zachęcam, bo są no niesamowite. Pani Ola korzysta z Canwy. I mówię, ja bardzo, bardzo polecam, naprawdę warto, jeżeli ktoś z Państwa nie zna, bo być może Państwo znacie. Korzystałam również z Zielonej Grzegorzówki na Facebooku i właściwie to oprócz internetu było też źródłem właśnie tych wersji demonstracyjnych programów Mam Talent. Następnie korzystałam również z Mowa
i słowa pani Anny Mężyk, logopedy. Ja podaję tutaj wszystkie te adresy mailowe, mówię, będą one dla państwa, do państwa przesłane razem z certyfikatami, także gorąco zachęcam, pomocy są bezpłatne, więc naprawdę warto skorzystać, ponieważ miałam dzieci również z takimi potrzebami, żeby zajęcia logopedyczne, na zajęciach logopedycznych pojawiały się obrazki. Korzystałam również ze wspaniałej strony Atypik, gdzie pani logopeda używa tablic z Boardmakera. Także polecam, jeżeli ktoś ma takie bardzo fajne pomysły i również dzieli się za darmo. Pomoce logopedyczne dla dzieci Ines Kiliańska, grupa terapia mowy i komunikacji alternatywnej, biblioteczka AAC i smykoterapia. Tutaj przy pani Katarzynie Stępień chciałam się na chwileczkę zatrzymać. Pani Kasia, niesamowity człowiek, niesamowity logopeda, który przygotowuje wielkie paki, tak zwane smykopaki. Powiem, estetyka, poziom merytoryczny, pomysły są na najwyższym poziomie. Paczki pani Kasi są odpłatne, natomiast uważam, że są to śmieszne pieniądze za ogrom pracy, który pani Kasia wkłada, no właśnie, żeby je przygotować. Polecam, naprawdę korzystam, podobają się dzieciakom. Koleżanki logopedki były również dla mnie wsparciem. Tak jak już wspomniałam, jestem koordynatorem logopedycznej sieci współpracy i samokształcenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 19 w Warszawie. I tak powiem Państwu dla porównania, jak kiedy nie było zdalnego nauczania, organizowałyśmy po 2 spotkania w semestrze, czyli w sumie w ciągu roku 4 spotkania, tak w okresie pandemii tych spotkań było minimum 10, spotykałyśmy się co tydzień, opowiadałyśmy sobie o tym, z jakich szkoleń warto skorzystać, na jakich już byłyśmy, jakie webinary, no po prostu wymieniałyśmy się wiedzą, ale również o to, o czym mówiła pani Małgorzata Cackowska, udzielałyśmy sobie takiego emocjonalnego wsparcia i to było również bardzo ważne. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, Pinterest i tutaj chciałam Państwu pokazać szybciutko właśnie te karty, do których link Państwu przekażę. Oczywiście każdy z Państwa może sobie znaleźć je we własnym zakresie, ale skoro ja już je znalazłam i mam je tutaj w jednym miejscu, to są karty, które można sobie wydrukować i naprawdę uważam, że są rewelacyjne. Szczególnie tutaj o te wszystkie pozy, to co mówiłam, że dziecko ruszone od komputera, trzeba było takie różne wygibasy tutaj zrobić albo gimnastykę rączek. Naprawdę dzieciom się bardzo to podobało, było śmiechu co niemiara. Kolejne, momencik. Pintoteka. Myślę, że logopedom nie trzeba specjalnie polecać tutaj tej aplikacji, tej strony internetowej. Wykorzystywałam w czasie zdalnego nauczania. O, przepraszam Państwa, bo dzwoni do mnie dzwonek, ale to zaraz któryś z domowników odbierze. Nieprzewidziane tutaj okoliczności. Kolejne miejsce, gdzie korzystałam właśnie ze wsparcia, to był eTwinning. Geniali. Tą prezentację ja mam właśnie przygotowaną w Geniali i chciałam Państwu też pokazać, jakie wspaniałe rzeczy nauczycielki, logopedki przygotowują, które są dostępne zupełnie za darmo. Ja tutaj spróbuję uruchomić, zobaczymy, to dla młodszych dzieci i można wysłać link rodzicom i rodzice bawią się z dzieckiem, więc możemy te funkcje słuchowe naprawdę w bardzo fajny sposób ćwiczyć. Oprócz tego moim odkryciem jest Wakelet, sprowadzony tutaj do Polski przez te trzy panie, sprowadzony, może to złe określenie, ale rozpropagowany przez panie tutaj wymienione w mojej prezentacji. Jeżeli Państwo byście chcieli, to tu jest YouTube'owy link, gdzie jest więcej na temat właśnie Wakeleta. Natomiast w tym wydaniu logopedycznym, Wakelet jako niezbędnik logopedyczny, to tutaj wielka zasługa pani Moniki Witasik, która ma również swój profil na Facebooku i również go Państwu polecam, jako
właśnie takie zaplecze ciekawych pomysłów. Natomiast co pani Monika zrobiła w Wakelecie? Ano, podobnie jak ja, karty na Pinterestie, pani Monika zebrała dostępne, udostępniane przez logopedów pomoce. O, tutaj programy, tak? To też w postaci linków można rodzicom wysyłać. To nie są jakieś wielkie prezentacje w gigabajtach mierzone. To jest jeden link, który wysyłamy rodzicom i rodzic, otwierając go na swoim komputerze, może już się z dzieckiem bawić i uczyć. Kolejne. No właśnie, ja próbowałam łączyć Genialism z Mam Talent. Efekt tego był taki, chciałabym Państwu pokazać. Po prostu umieściłam program, osadziłam to bodajże, tak się nazywa, zabawy te właśnie z Mam Talent w takiej karteczce z Geniali. Tutaj się to wszystko uruchamia, dziecko normalnie robi. Następnie może przejść do kolejnej zabawy. Tak, ona się otwiera poprzez uruchomienie głośniczka. I znowu rodzic z dzieckiem może wykonywać zabawę, a są one osadzone, tak jak powiedziałam, w tym genialowym takim tutaj obudowie. W genialowej obudowie. Kolejne. Tutaj chciałam pokazać Państwu też, jak ten program Genial im bardzo fajnie pomógł, żeby nie pisać bez przerwy tych samych, mnie jako providerowi metody Neuroflow, żeby nie pisać bez przerwy tego samego maila do rodziców. Zrobiłam sobie taką ulotkę interaktywną, tutaj gdzie rodzic naciska te wszystkie takie pulsujące punkty, to są interaktywne takie odsyłacze i no mówię, wykorzystałam, żeby było to i atrakcyjne wyglądem, ale również, no żeby nie trzeba było cały czas tego samego powtarzać. Oprócz tego uważam, że bardzo dobrze jest mieć konto w Google, ponieważ z jakiego względu? Dlatego, że nie musiałam zapamiętywać haseł. Google proponuje hasła, które można zapamiętać, nie obciążałam głowy hasłami. Okazało się to bardzo ważne, ponieważ Skype, takie narzędzie, które na pewno wszyscy Państwo znają, napisałam tutaj zapamiętaj to hasło. Okazało się, że za każdym razem, jak odpalałam Skype'a, nie pamiętałam hasła, musiałam, wiązało się to z moim stresem, poszukiwaniem po zeszytach, gdzie ono było zapisane. Jeżeli było nie to hasło, trzeba je było odzyskiwać, no więc generowało to troszeczkę napięcia i potrzebowałam więcej czasu, ale w końcu nauczyłam się go już na tyle dobrze, że nie było problemu. This Google był też moim odkryciem, pierwszym odkryciem, natomiast na początku wydaje się, że jest to bardzo duża przestrzeń do magazynowania różnego rodzaju pomocy, prezentacji, zdjęć, natomiast okazuje się, kiedy mamy już tego sporo, że 15 giga, to wcale nie jest taka duża przestrzeń. I zaraz powiem, co jest lepsze. Zoom. Zooma odkryłam dzięki pani doktor Annie Gutowskiej z Uniwersytetu w Kielcach, która utworzyła na Facebooku grupę Zoom w praktyce, w dydaktyce. Bardzo polecam, naprawdę wiele się nauczyłam, plus jeszcze koleżanki, które również były biegłe w Zoomie i udzielały mi pierwszych takich wskazówek, jak pracować na tej aplikacji, na tym programie. Już wspominałam, do przecinania zbyt długich linków. Aplikację Quizlet, powiem szczerze, że korzystałam z niej podczas jedynie nauki, natomiast jest tak, że można tutaj robić różnego rodzaju takie quizy, fiszki, o, na przykład tutaj z zagadkami, tak? Miejsce, w którym gotuje się i przygotowuje się potrawy, jest, że to jest kuchnia, można tych fiszek umieszczać dużo i naprawdę ja nie korzystam, powiem szczerze, z tego narzędzia, aczkolwiek wiem, że takowe jest. Pani Ewo, ja wiem, że Pani mnie chyba nie widzi. Już kończymy. Ja muszę tutaj swój obowiązek. Tak, ja wiem. Padlet, pokażę Państwu również.
słyszałam, że nauczyciele używają tajemniczego słowa Padlet. Nie wiedziałam zupełnie, co to jest. Natomiast kiedy skorzystam, okazało się, że właśnie również tutaj zaczęłam umieszczać takie właśnie zebrane gdzieś w internecie różnego rodzaju ćwiczenia. Natomiast okazało się, że no niestety można w tym Padlecie tylko bezpłatnie 4 strony zrobić, 4 takie zakładki i na tym koniec. W związku z tym no nie było to narzędzie, które mi jakoś bardzo posłużyło. No oczywiście przydaje się fotoedytor, taki i w telefonie, i w komputerze, tak? Ja korzystam z Microsoft Office Picture Manager, natomiast skaner w telefonie, w smartfonie bardzo aplikacja użyteczna, ponieważ pliki generowane przez ten skaner są znacznie mniejsze niż pliki zdjęciowe, także ja polecałam. No i WordWall, tak, to myślę, że pewnie większość z Państwa zna. Króciuteńko pokażę. Ja tutaj ściągnęłam taką link do tego typu ćwiczenia, gdzie jest różnicowanie głosek s i sz w nagłosie. Nie wiem, jakoś się bardzo długo otwiera, ale może się uda. Jest. Jest tutaj prawda czy fałsz, jest to interaktywne, dziecko musi ocenić, rodzic może nazywać, a dziecko ocenia, czy jest szy, czy s. Dobrze, to zaraz zamknę. Natomiast chciałam pokazać też Państwu, że w WordWallu, jeżeli zjedziemy kursorem na dół, to możemy zaraz mieć pomysły na inne ćwiczenia i po prostu szukać tego, co nam potrzeba, tak? Dobrze. Teraz WordWall i teraz, no właśnie, to jest już ostatni slajd. Pracujemy i współpracujemy dalej, tak, bo no niestety pandemia nie odpuszcza. I chciałam Państwu pokazać to, co mówiłam, że w jaki sposób ja osiągam, no może nie stan takiego zupełnego spokoju, ale stan takiego uporządkowania, stan tego, że ja panuję nad tymi materiałami. A mianowicie tutaj te obrazki, które Państwo widzą, to jest z mojego obecnego zdalnego nauczania w przedszkolu. Na przykład tutaj są jeżyki dla sarenek, dla lisków i jak to wygląda? Chciałabym Państwu pokazać. To jest Wakelet właśnie, czyli taki wielki notatnik, zresztą tu Państwo widzą zdalne nauczanie, jeżyki. Pokażę Państwu, dlaczego mówię o tym, że jest wielki porządek i po prostu nie ma tutaj chaosu. Zaraz, mam nadzieję, że się to otworzy. Chwileczkę, jest jakiś problem. No. O! Jest, są jeżyki, otwiera się cały czas. Jeżyki, jeszcze momencik, tutaj się kręci. W każdym razie w Wakelecie możemy zamieszczać zarówno treści, jak i linki, jak i PDF-y, odnośniki. Coś bardzo długo się ładuje, a chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda. Chyba się, obawiam, nie uda, a tak wszystko dobrze do tej pory szło. Może spróbuję jeszcze raz, momencik, albo wejdę sobie na home i zaraz zobaczę, może jakiś inny się uda otworzyć. Na przykład tutaj to. O, liski, poszły liski. Proszę bardzo, można tutaj umieścić tekst, tak? Jest to do grupy, który właśnie do dzieci skierowałam, do grupy logopedycznej. Opisałam, w jaki sposób dla rodzica, bo rodzicowi wyślę tylko ten krótki link. Opisałam, co robimy, zamieściłam PDF-y i na przykład rodzic klika, od razu otwiera się PDF z ćwiczeniami. Jeżeli ktoś może, drukuje, jeżeli nie, ćwiczy na podstawie obrazków, które się tutaj pokazują. I jeszcze zeskanowane właśnie telefonem karty pracy. Rodzic może wydrukować ćwiczenia rymów, ćwiczenia sekwencji. Widzą Państwo, że to są, pewnie poznają Państwo, z jakich pozycji to jest. To jest super kit i tutaj karta pracy zeskanowana. Rodzic może wydrukować, ewentualnie nie. Pracować po prostu na tym, co tutaj się pokazuje.
No i tak to wygląda, dlatego mówię, że pracujemy dalej i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te moje przemyślenia były dla Państwa cenne. Ja powiem szczerze, że śledzę konferencję od początku i to, co mówiła Pani Cackowska, Pani Małgorzata, było mi bardzo bliskie. No, wydaje mi się, że ci powtarzało się w moim wystąpieniu. Dziękuję Państwu serdecznie i pozdrawiam.